bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie, chociaż moja jednostka współorganizuje to wydarzenie. Cóż, powiem parę zdań, które będą wiązać się z podstawowymi tematami dzisiejszego spotkania. To będzie logika, w szczególności logika formalna, zdrowy rozsądek i krytyczne myślenie. Ja będę się wprost może odnosił do książki pana profesora Kisielewicza, chociaż no, oczywiście jestem nią zainspirowany w tym, co powiem. Z różnych powodów, przede wszystkim najważniejszym powodem, najbardziej bezpośrednim jest to, że właściwie wszystkie uwagi, jakie mam do książki pana profesora Kisielewicza, wypowiedział już pan profesor Dewelski. W związku z tym mniej więcej połowa tego, co miałem do powiedzenia, jakby została ze mnie zdjęta. Bardzo dziękuję za ulżenie. Na umrzenie mi, a nie będę powtarzał tego samego. Proszę Państwa, krótkie wyznanie wiary na początek. Nie jestem matematykiem, nigdy nie byłem, ani nie zamierzam być. W związku z tym będę starał się jak najmniej mówić na temat matematyki. Jestem filozofem, jestem przedstawicielem tak zwanej logiki filozoficznej. W związku z tym o tych kwestiach będę mówił. I jeśli będę mówił o logice, w tym o logice formalnej, to na potrzeby dzisiejszego spotkania będę mówił o kwestiach filozoficznych przede wszystkim. Myślę, że o matematyce pan profesor Dewelski już powiedział w sposób bardziej kompetentny jako matematyk. Proszę Państwa, kilka takich oczywistości dla logika filozoficznego, a może niekoniecznie dla współczesnego odbiorcy. Logika jest nauką filozoficzną. Przynajmniej powstała jako jedna z nauk filozoficznych. Proszę Państwa, kiedy zaczęto wprowadzać pierwsze klasyfikacje filozofii na tak zwane nauki filozoficzne, pojawiła się logika oprócz fizyki i etyki jako jeden z trzech podstawowych działów filozofii. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, proszę Państwa, logika formalna. Jest jakimś mitem, jakoby logika formalna pojawiła się w ostatnich czasach, 100 lat temu, czy wcześniej, czy później. Pierwszy system logiki formalnej stworzył Arystoteles, potem systemy logiki formalnej tworzyli stoicy i megarejczycy, przede wszystkim Chryzyps, Stoloi i Diodor Kronos. Więc są to rzeczy całkiem dawne. Oczywiście, no, o tyle mamy pewną trudność, że pisma Arystotelesa znamy z kompilacji, które powstały później, bo one w oryginalnej wersji zaginęły. Pisma stoików greckich też zaginęły, więc jakby mamy świadectwa z drugiej ręki, ale wtedy powstała logika formalna. Więc to jest jakby pierwsza sprawa. Proszę Państwa, jak mówię o logice formalnej, bo mówimy tutaj także o czymś takim jak dydaktyka logiki, no to oczywiście pojawia się problem dolegliwości, czego no, dolegliwości formalnej natury logiki w procesie jej nauczania. Tak, to było kłopotliwe dla uczniów i studentów, ale znowu nie jest to domena czasów współczesnych, tak było zawsze. Jak uczono sylogistyki Arystotelesa lat temu 500, 700 i tak dalej, wyglądało to zupełnie podobnie. Więc to jest taka uwaga historyczna. Proszę Państwa, trzecia sprawa, czym jest logika? Czym jest logika? Tutaj oczywiście pan profesor Kisielewicz, pan profesor Newelski odnosili się do charakterystyki zaczerpniętej ze słownika, do tak zwanej definicji słownikowej, czym jest logika w takim znaczeniu, że jakie jest znaczenie terminu logika we współczesnej polszczyźnie. To jest jedna sprawa, natomiast ja postaram się powiedzieć o czymś innym, mianowicie jak można scharakteryzować logikę jako jedną z dyscyplin filozoficznych, czyli czym jest logika dla filozofa, więc będę tutaj raczej przedstawiał coś na kształt nie tyle definicji nominalnej czy definicji słownikowej, ile definicji realnej na potrzeby filozofii. Otóż, proszę Państwa, zaryzykuję taką definicję, że logika jest nauką o tym, co prawdziwe i fałszywe i o związkach logicznych między tym, co prawdziwe i fałszywe. Tutaj dwa aspekty, prawda i fałsz. Jan Woleński, znany pewnie Państwu polski filozof i logik, powiada czasami nawet, że
logika jest nauką o wartościach logicznych. Tak, no, takimi wartościami może być prawda, może być fałsz, może być coś jeszcze innego. Tutaj taka uwaga na marginesie. Proszę Państwa, i w książce pana profesora Kisielewicza, i w wielu innych wypowiedziach czy publikacjach pojawia się takie hasło jak klasyczna koncepcja prawdy, czy klasyczna teoria prawdy. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na parę nieporozumień. Przede wszystkim powiada się teoria Arystotelesa. Otóż, proszę Państwa, autorem klasycznej koncepcji prawdy był Platon. A właściwie to, co znajdujemy u Arystotelesa, to są powtórzone sformułowania Platona zawarte w dialogu Sofista, w dialogu Kratylos i jeszcze w paru innych miejscach. Więc jakby pierwsza sprawa. Ja oczywiście rozumiem cały kontekst historyczny, rozumiem to, że w średniowieczu, jeżeli starano się nadać powagi jakiemuś poglądowi, to przypisywano go Arystotelesowi, ale właściwie poza tym nie ma innego powodu, żeby przypisywać autorstwo tej koncepcji Arystotelesowi. Jest to Platon. Jest to Platon. Druga sprawa. Ani u Platona, ani u Arystotelesa nie pojawia się formuła o zgodności myślenia czy sądu z rzeczywistością. Czegoś takiego ani u jednego, ani u drugiego nie ma. Formuła zgodności jest znana przede wszystkim ze słynnego sformułowania Tomasza Zakwinu. Przy czym broniąc Tomasza powiem tyle, że Tomasz nie poprzestaje na tym, ale powiada, na czym owa zgodność polega. Tak? To luźny cytat. Tomasz powiada tak, no, sąd jest to taka czynność umysłu, w której umysł łączy lub rozdziela. Sąd prawdziwy to sąd zgodny z rzeczywistością, czyli taki, który łączy to, co połączone i rozdziela to, co rozdzielone. Jeżeli weźmiemy do tego ontologiczny szkielet metafizyki Arystotelesa, to wiemy, o co chodzi. Tak? No oczywiście historycy filozofii średniowiecznej, tak znakomici jak na przykład Etienne Gilson, starają się dociec, kto pierwszy użył sformułowania o zgodności, nie bardzo wiadomo, podobno Wilhelm Solerii. Ale są to rzeczy dużo, dużo późniejsze. Proszę Państwa, teraz kwestia kolejna. Tak, mówiłem o prawdzie i fałszu i o związkach logicznych, ale między trzy. Związki logiczne to są związki zachodzące pomiędzy takimi obiektami, które są nośnikami prawdy bądź fałszu. Tak? Na czym one polegają? No otóż i tutaj myślę, że bardzo cenna idea, która w książce pana profesora Kisielewicza się pojawia, to to, że, i tu powtórzę niestety to, co pan profesor Lewelski, logika w dużej mierze opiera się na analizie możliwości. My na gruncie filozofii, w każdym razie filozofii analitycznej, mamy takie ulubione słowo, ulubiony termin świat możliwe. Możliwe stany świata, opisy świata, tak Karl Marx mówił, state description. Żeby nie wnikać w to, mówimy po prostu światy możliwe. Tak? Jest jakoś, ale wiele rzeczy mogłoby być inaczej, w związku z tym, jeżeli chcemy wskazać na związki logiczne, to musimy umieścić ten aktualny stan świata, czy świat aktualny w pewnej przestrzeni logicznej, na którą składają się inne możliwe światy, czy inne możliwe stany świata. No i proszę Państwa, no oczywiście związki logiczne można zupełnie ogólnie w taki sposób scharakteryzować, że powiedzieć, że B wynika logicznie z A, wtedy, kiedy w każdym świecie, w którym A jest prawdziwe, także B jest prawdziwe. Można powiedzieć, że A i B się logicznie wykluczają, jeśli nie ma takiego świata, w którym zarazem A i B będą prawdziwe. Ja mówię o tych klasycznych stosunkach logicznych powtarzanych przez scholastyków. Jak powiedziałem, programowo nie chcę mówić o tym, co może wiązać się z matematyką. Czy wreszcie A i B się logicznie dopełniają, jeśli nie ma takiego świata możliwego, w którym zarówno A i B byłyby fałszywe. I tak dalej, można mówić o takich stosunkach logicznych, jak stosunek równoważności logicznej, sprzeczności i tak dalej, można to uogólniać. Tak? Więc proszę Państwa, no oczywiście pojawia się pytanie, między czym jest to A i B, między czym a czym te związki zachodzą. No, w logice filozoficznej takie obiekty nazywamy sądami.
po co komu są sądy. O tym może jeszcze powiem, jak nie przekroczę czasu. Więc proszę Państwa, logika, jak powiedziałem, przedmiotem logiki jest prawda i fałsz oraz związki logiczne, takie jak wynikanie, sprzeczność, dopełnianie, wykluczanie i tak dalej, i tak dalej. Teraz coś o tym zdrowym rozsądku. Proszę Państwa, Piotr Gassendi w dziele zatytułowanym Logika, tak, wiek XVII, jeden z polemistów, na przykład Kartezjusza, był jednym z tych, którym Kartezjusz przesłał swoje medytacje, pisze tak. Mówiąc o logice, mamy na myśli, czy możemy mieć na myśli dwie rzeczy. Logikę naturalną i logikę sztuczną. Czym jest logika naturalna? Logika naturalna jest pewną zdolnością do odkrywania i korzystania z owych związków logicznych. A logika sztuczna jest teorią tych związków. Tak? No więc oczywiście możemy powiedzieć, że zdrowy rozsądek zawiera w sobie jakiś ładunek logiki naturalnej, czyli mamy jakąś rozsądkową zdolność do odkrywania tego typu związków i korzystania z nich. Niemniej jednak zdrowy rozsądek jest cząstkowy i omylny. Tak? To taki przykład zabawny, wolne, może nie cytat, to nie będzie cytat, taka, takie wolne przytoczenie w początku zabawnego opowiadania Edgara Allana Poe, Ich sind der Paragraph, zahesowanie akapitu, chyba w przekładzie Wyżykowskie. Tak? Jak wiadomo, mędrcy przybyli ze wschodu. A ponieważ on wie, jak Wartogłów także przybył ze wschodu, stąd niezbicie wynika, że był on mędrcem. Proszę Państwa, charakterystyczne zwroty dla myślenia potocznego. Jak wiadomo, i po drugie, stąd niezbicie wynika. Proszę Państwa, pojęcie wynikania, sprzeczności, to nie są pojęcia, które wymyślili filozofowie, czy filozofowie zainteresowani logiką, czy logicy nie będący filozofami. To są terminy, których używamy w myśleniu i w mowie potocznej, o które się często spieramy. Tak? O które się często spieramy. Teraz oczywiście w tym sensie logika sztuczna, czyli teorie owych związków, które budujemy, opierają się na takim przekonaniu, no, że z jednej strony ta rozsądkowa zdolność, czyli logika naturalna, którą oferuje nam zdrowy rozsądek, jest po pierwsze niewystarczająca, często tych związków nie widzimy, a po drugie często zdrowy rozsądek jest dogmatyczny. Właśnie mówimy, jak wiadomo, albo mówimy, stąd niezbicie wynika. Tak? No właśnie w tym sensie logika sztuczna, czyli budowanie teorii logicznych, czyli to, co robimy na gruncie logiki formalnej, jest pewnym narzędziem krytyki. Bo zdrowy rozsądek, jak myślę, też powinien być przedmiotem krytyki. Tak? Też powinien być przedmiotem krytyki. Można sobie zadać pytanie tak, no, dwie osoby spierają się, osoba A i osoba B. Tak? Osoba A powiada, X i Y są, się wykluczają, a osoba B mówi, X i Y się nie wykluczają. O czym to może świadczyć? No to może świadczyć o tym, na przykład, jeżeli nie wynika to tylko z zamiłowania do prowadzenia sporów, że osoba A bierze pod uwagę inną przestrzeń logiczną, inne możliwości niż osoba B. To, co za możliwe uważa osoba B, osoba A za możliwe nie uważa. To samo z wynikaniem, to samo z innymi związkami logicznymi. Więc pojawia się pytanie o podstawy budowy teorii logicznej, czy tego, co za Gassendim można nazwać logiką sztuczną. No, musimy w jakiś sposób określić przestrzeń logiczną, czyli tę klasę możliwych światów, czy możliwych stanów świata. I w jakiś sposób określić klasę sądów. Tak? W logikach formalnych robi się to tak, że przedstawia się pewien język sformalizowany, zakładając, że zdaniowe formuły poprawnie zbudowane takiego języka to są po prostu sądy. Tak? Oczywiście jest to pewien model. Tak? Jest to pewien model, jest to pewien przykład. Tak? No podobnie, tak samo jest w przypadku generowania przestrzeni logicznej. No, zazwyczaj jest to jakaś charakterystyka o charakterze rekurencyjnym. No.
powiedzmy w klasycznym rachunku zdań bierzemy jakikolwiek skończony tekst, to opierając się na założeniu atomizmu logicznego przyjmujemy, że składa się on ze skończenia wielu sądów prostych, więc kombinatorycznie, jeśli jest ich n, to mamy dwa do n możliwych opisów świata. Jest to jedna z wielu metod. Jest to jedna z wielu metod, ona jest czasem skuteczna, czasem nie. Inaczej jest to, jeśli weźmiemy pod uwagę sylogistykę Arystotelesa. Więc powiem tak, że... A właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz. Jak powiedziałem, logika jest... Pochodzenie logiki to filozofia. Logika pojawiła się jako jedna z nauk filozoficznych. I w związku z tym pytanie o logikę formalną, czyli ta, mówiąc słowami Gassendiego, logikę sztuczną, a zdrowym rozsądkiem, można związać z pytaniem o tym, czym jest zdrowy rozsądek z punktu widzenia logiki. Ja zacytuję taki krótki fragment dotyczący nie logiki, ale etyki, pochodzący z takiego dzieła Henry Sidgwicka, Methods of Ethics, tak, rozdział poświęcony intuicjonizmowi etycznemu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, oprócz logiki, jak mówiłem, jedną z takich podstawowych nauk filozoficznych jest też etyka. Po drugie, podobnie jak na przykład Kazimierz Twardowski, jestem przekonany, że jest pewne pokrewieństwo między etyką a logiką. Twardowski mówił, że logika to coś takiego jak etyka myślenia, a etyka to coś takiego jak logika działania. Natomiast obie te dyscypliny, czy obie te nauki mają charakter normatywny. Teraz proszę Państwa, co pisze Sidgwick? On powiada tak, za cel filozofa jako takiego uważamy bowiem coś więcej niż jedynie definiowanie i formułowanie potocznych ludzkich przekonań. Zadaniem jego jest mówienie ludziom, co powinni myśleć, a nie jedynie relacjonowanie tego, co rzeczywiście myślą. Oczekuje się, iż w swych przesłankach wzniesie się on ponad poziom zdrowego rozsądku i dopuści pewną rozbieżność ze zdrowym rozsądkiem w jego wnioskach. Prawdą jest, że granice tego odstępstwa są ustalone, aczkolwiek niesprecyzowane. Miarę prawdziwości przesłanek danego filozofa zawsze stanowić będzie to, czy jego wnioski są akceptowalne, jeśli w jakiejś istotnej kwestii popadnie on w jawny konflikt z potocznymi przekonaniami, to jego metoda zostanie najprawdopodobniej uznana za nieważną. Proszę zwrócić uwagę, stanowisko Sidgwicka jest takie, że filozof powinien w swojej pracy brać pod uwagę ustalenia zdrowego rozsądku, ale nie powinien być nimi skrępowany. Tak? Więc jakby praca filozoficzna i praca teoretyczna prowadzić powinna do krytyki zdrowego rozsądku i ewentualnie prowadzić stopniowo do modyfikowania pewnych przekonań. Tak? No, niestety często jest tak, że ci, którzy kierują się głównie zdrowym rozsądkiem, są jakby niepodatni na krytykę i zmiany przekonań. Tak? No, Charles Sanders teraz opisuje to jako jedną z takich podstawowych, potocznych strategii uzgadniania przekonań i nazywa to strategią uporu. I teraz dwie ważne rzeczy, w których jakoś nam odniosę się jeszcze do książki pana profesora Kisielewicza, które uważam za ważne. Ważną rzeczą jest przede wszystkim to, że jeśli mówimy o logice praktycznej, to pan profesor podkreśla, że istotna jest rola logiki w dyskusjach o charakterze etycznym. Tak, w dyskusjach o charakterze etycznym, no moje stanowisko jest takie, ja się tu zajmuję etyką, że ta rola jest nie do przecenienia. Jest to wyraz takiego ogólniejszego programu, że chcąc odpowiedzieć na pytanie, co takiego powinienem uczynić, tak? Powinienem, jeśli nie znam odpowiedzi na to pytanie, odwołać się do pewnych racjonalnych i systematycznych argumentów. Tak? To jest taka sytuacja, którą znowu cytowany tu przed chwilą Henry Sidgwick określa tak. No, wszystko to opiera się na takim założeniu, że w każdej określonej sytuacji jest coś takiego, co dobrze jest, powinno się zrobić, albo rozsądnie jest zrobić i to można poznać. Tak? To można poznać. Więc w tym sensie
W tym sensie to jest bardzo ważny program. Dyskusje i kontrowersje etyczne nie są przede wszystkim różnicami względem postaw, nawyków czy przyzwyczajeń, chociaż oczywiście takie różnice im towarzyszą, ale są przede wszystkim różnicami co do prawdy bądź fałszu związanych z tym przekonaniem. No tutaj myślę, że troszeczkę zbyt daleko idący jest wniosek mówiący o tym, że pewne kwestie są nierozstrzygalne. Wydaje mi się, że to jest za dużo powiedziane. Wydaje mi się, że faktycznie pewnych kwestii w tej chwili czy dzisiaj rozstrzygnąć nie umiemy, ale zakładanie, że one są nierozstrzygalne w ogóle, myślę, że jest zbyt daleko idące. To pytania, na które nie umiemy odpowiedzieć dzisiaj, to być może pytania, na które odpowiemy później, tak? Nie wiemy dzisiaj, które są które, czy uda nam się ten problem rozwiązać, czy nie, ale wydaje mi się, że jakby wytyczanie tutaj jakiejś takiej granicy nie jest zasadne, tak? Nie jest zasadne. Ta zdolność poznawcza tutaj jest istotna. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, może jakby spinając to, co mówiłem, logika formalna, logika sztuczna to jest budowanie teorii. Po co są te teorie? Wracając do filozofii. Inny ulubiony przede mnie filozof, David Hume, pisze o dwóch rodzajach filozofii, o filozofii racjonalnej czy systematycznej, filozofii popularnej. Pisząc o oddziaływaniu, powiada, że jedyne oddziaływanie na szerszą publiczność filozofii to oddziaływanie filozofii popularnej, filozofia systematyczna, czegoś takiego nie ma. Ale jak się powiada, ponieważ z tego punktu widzenia wszyscy chcieliby filozofię systematyczną krytykować, to ja stanę w jej obronie. Tak? Więc po pierwsze, pierwsza rzecz. Filozofia systematyczna dostarcza materiału, który potem przerabia filozofia popularna. I tak samo ja tu bym zgadzał się z panem profesorem Nezelskim, że logika formalna dostarcza pewnych podstaw, które potem można wykorzystać w mniejszym lub większym stopniu na gruncie logiki praktycznej. Tak? Oprócz tego cóż? Oprócz tego, no oczywiście rozsądek może nam podpowiadać i niekiedy trafnie, niekiedy nie, ale powiedzmy, że niekiedy trafnie, co z czego wynika, co się z czym wyklucza. No, ale zaraz pojawia się pytanie, przynajmniej ważne dla każdego, kto ma zacięcie teoretyczne, dlaczego? Chcielibyśmy nie tylko wiedzieć, czy coś z czegoś wynika, czy coś się z czymś wyklucza, ale dlaczego tak jest? Tak? A na to nam już, jakby ta logika praktyczna na te pytania nam już nie odpowie, tak jak ogólnie używając słów Hume'a, filozofia popularna nam na takie pytania nie odpowie. No wreszcie pytanie, czy i jeszcze właśnie trzeci argument Hume'a, że filozofia systematyczna stanowi pewne ćwiczenie umysłu, w której umysł jakby się ćwiczy, doskonali swoją biegłość. Tak? To nie znaczy, że posługuje się tymi samymi schematami, tym, co rozważa na gruncie filozofii ścisłej, ale wyrabia sobie pewne nawyki, pewien nawyk ścisłego myślenia. Czyli, o, ważna rzecz, już nie będę tego rozwijał, ale problem formy logicznej, formy gramatycznej, formy logicznej, że jedno nie jest drugim. Może czy w dyskusji, czy w tekście coś o tym napiszę, popierając to przykładami. Pytanie jest takie, czy nauczyć się można tego tylko na kursach z logiki formalnej? Oczywiście nie. Jeżeli ktoś studiuje jakąś taką dziedzinę, która jest w miarę rozwinięta teoretycznie, no to pewnej kompetencji logicznej może nabyć się, może nabyć gdzieś indziej. Tak, może nauczyć się gdzieś indziej. Nie wiem, jak jest w przypadku matematyki, bo jak się nie mam z tą dyscypliną wiele do czynienia, ale na przykład uczyłem kiedyś i teraz ostatnio od paru lat znowu uczę prawników. I myślę, że adept prawa czy nauk prawnych ma wiele okazji, żeby nauczyć się owej ścisłości w ramach tego, czego uczy się sąd. A nie, to nie znaczy, że potem każdy absolwent prawa z tego korzysta, no ale cóż, no, może nie będę komentował. Natomiast proszę Państwa, tak jak powiedziałem,
pewno jest tak w przypadku takich dyscyplin, które są jakoś dojrzałe, których przedmiot jest jakoś określony. Pewnie jak matematyka, o czym nie wiem, pewnie jak nauki prawne, jak wiele innych nauk. Natomiast proszę Państwa, troszkę inaczej jest w filozofii, bo powiedziałem, logika jest, czy pojawiła się jako pewien organon filozofii. Tutaj ten przedmiot jest zmienny, tak? Nie jest tak określony. Ta tradycja pewnego rzemiosła nie jest ustalona. No podobnie jest w przypadku takich, proszę Państwa, kierunków jak na przykład kulturoznawstwo, na którym też prowadzę zajęcia. Ale ja nie sądzę, żeby student kulturoznawstwa gdziekolwiek indziej był w stanie nabyć tego typu biegłości. No i wreszcie ostatnia rzecz dotycząca, taka uwaga historyczna dotycząca matematyki i logiki. Właściwie do czasów Leibniza między logiką a matematyką właściwie styczności nie było. Potem, jeśli pojawił się trochę logicyzmu, to nie logicy czy filozofowie poszli do matematyków, macie tutaj coś, to matematycy przyszli, coś sobie znaleźli, więc niech oni za to odpowiadają. Czyli to pasuje, czy nie. Dziękuję bardzo.